Ja ci jeszcze pokażę. Poznajcie Janka, człowieka z marzeniem. Janek pragnął sukcesu zawodowego i wierzył, że biegła znajomość języka angielskiego to jego przepustka do przyszłości. Wkładał całe swoje serce i duszę w niezliczone metody, szkoły i nauczycieli, ale jego postępy były boleśnie ślamazarne. W końcu zaczął czuć zniechęcenie, a jego marzenie wydawało się z każdym dniem coraz bardziej odległe. Wtedy los przyszedł mu z pomocą. Przypadkowe spotkanie z mądrym nauczycielem na zawsze zmieniło jego życie. Nauczyciel zadał Jankowi proste pytanie. Czy ma starsze rodzeństwo, któremu Janek chciał kiedykolwiek zaimponować? Okazało się, że Janek skrywał taki sekret. Nauczyciel ujawnił głęboką prawdę. Janek używał angielskiego jako środka do celu, czyli narzędzia do zdobycia aprobaty rodzeństwa. Jego skupienie było rozproszone, a jego wysiłki nie były ukierunkowane. Dlatego Janek miał problemy z nauką angielskiego. Kiedy ta prawda do niego dotarła, Janek poczuł, że coś w nim odpuszcza. Stał się wolny od swoich starych schematów myślowych. Pod kierunkiem nauczyciela Janek zaczął uczyć się angielskiego dla siebie, a nie dla innych. Jego postępy ruszyły z miejsca, a on szybko nabrał w angielskim biegłości. Jego podróż przekształciła nie tylko jego angielski, ale i życie. Jego relacje z rodzeństwem stały się po prostu normalne. Klucz do przemiany Janka? Zrozumienie prawdziwych motywacji i pomoc przewodnika, który wskazywał mu właściwą drogę. Czy czujesz podobną niemoc w swojej podróży do pełnej biegłości w angielskim? Może nadszedł czas, aby zadać sobie pytanie, jakie są twoje prawdziwe motywacje? Podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej, a jeśli ta historia zainspirowała cię, nie zapomnij podzielić się z nią z twoimi obserwującymi. Jestem Tomasz English Wyszkowski. Pomagam osobom używającym angielskiego na co dzień w pełnym opanowaniu poprawnego i płynnego angielskiego.